Pozostaje mi nic innego, tylko rozłożyć ręce, ponieważ już po raz drugi widzieliśmy ciemność podczas naszego nagrania. Chciałabym powiedzieć, że technika kontra my 2-0 dla nas. Dokładnie. Niestety. Teraz musimy częściej obserwować ten obraz, bo nie wiemy, kiedy znowu się zaciemnimy. Mamy nadzieję, że już to się nie powtórzy, moi drodzy. Aniu, w którym momencie skończyłaś? Wydaje mi się, że gdzieś tak tutaj to było, tak? Skończyliśmy tak na punkcie, gdzie rekruterzy nie narzucają z góry planu rozmowy. Mhm. Warto zawsze jest powiedzieć podczas rozmowy: szanowny panie, ja zaproponuję schemat rozmowy, zadam panu kilka pytań, w drugiej kolejności opowiem o stanowisku, a na koniec będzie miejsce na pana pytania. Niezrobienie tego często powoduje, że kandydaci przejmują kontrolę nad rozmową, zadając nam pytania. I efekt końcowy tego jest taki, że właściwie na koniec to my zaczynamy prosić kandydata, żeby zechciał przyjąć pracę, bo kandydat przejmuje kontrolę nad rozmową. Dzisiaj ewidentnie technika przejęła kontrolę niestety negatywnie nad nami. Ja cały czas zerkam, żeby tu nie było tej ciemnej plamy, ale na razie idzie dobrze. Mamy trochę czasu dla siebie. Lećmy dalej. Dokładnie. Rekruterzy nie słuchają kandydata. To o tym już powiedziałeś. Często zadają też pytania dotyczące życia osobistego, co nie powinno mieć miejsca. Czyli jak jest twój stan cywilny? Takie pytanie, moi drodzy, nie powinno paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dokładnie. Często też zdarza się, że rekruterzy zadają pytania sugerujące. A dobra rekrutacja powinna wyglądać tak, że pytania są otwarte, żeby kandydat mógł się wypowiedzieć, a nie tylko pytania pod tytułem tak czy nie. Wiesz, jakie jest najprostsze pytanie otwarte? Jak masz na imię? O, to jest to z cyklu głupich żartów prowadzącego. Szkoda, że nie możemy tego wyciąć. Kolejny błąd rekruterów to jest kierowanie się jedynie intuicją przy wyborze odpowiedniego kandydata. To bardzo często się zdarza. Niebiznesowy strój, to o tym już powiedzieliśmy, odbieranie telefonu podczas rozmowy, a też miałam przypadek taki, że kandydat odebrał telefon od swojej dziewczyny, przepraszam, wykonał telefon do swojej dziewczyny podczas rozmowy i zadał pytanie: słuchaj, czy mogę przyjąć takie warunki? No ciekawe, także jak potoczyła to tak wtrącając, się ta rozmowa. Wtrącając do tematu. Kolejny błąd, nieumiejętność oceny i wynikające z tego zjawiska. I tutaj mamy to właściwie tak zabrzmiało dosyć tajemniczo. Cztery takie zjawiska, które mogą mieć miejsce podczas rozmowy. Błąd łagodności. Jest to efekt, jest to zjawisko, gdzie znacznie łagodniej oceniamy osoby bliskie i znajome. W związku z tym nie powinno się osób bliskich i znajomych rekrutować. Powinno się taką rozmowę przekazać koleżance czy koledze. Bo to jakby nie patrząc może być praca po znajomości. Dokładnie. Efekt halo, czyli jest to tendencja do oceny kandydata na podstawie jednej pozytywnej cechy. I tutaj na przykład wchodzi dziewczyna wyjątkowo grzeczna, a my sobie wyobrażamy, że automatycznie jest uczciwa, solidna i tak dalej. A pozory, moi drodzy, mogą mylić. Dokładnie. Cicha woda brzegi.